Witajcie bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj taka zabawa malutka, mianowicie wezmę sobie czasownik bleiben. Mam tutaj ściągę w postaci mojego blogu, link do niego dostaniecie na dole. I zrobię taki mały rajd po spójnikach, to znaczy postaram się zbudować czasownik, zbudować zdania, w którym będzie czasownik bleiben plus jakiś tam czasownik. I będę przechodził przez wszystkie spójniki. Do działa. Na początku spójnik aber, ale. Ona przyjdzie, ale dopiero za godzinę. Sie kommt, aber erst in einer Stunde. Sie kommt, aber erst in einer Stunde. Spójnik ponieważ. Ona zostaje w domu, ponieważ jest chora. Sie bleibt zu Hause, denn sie ist krank. Sie bleibt zu Hause, denn sie ist krank. Spójnik i, czyli und. Ona zostaje w domu i czyta książki. Sie bleibt zu Hause und liest die Bücher. Lecz. Ona nie przyjdzie w środę, lecz w czwartek. Ona, nie, źle. Ona nie zostanie w środę, lecz w czwartek. Sie bleibt nicht am Mittwoch, sondern am Donnerstag. Albo zostajesz czy idziesz z nami? Bleibst du oder gehst du mit? Bleibst du oder gehst du mit? Spójnik trotzdem, mimo to. Ona została, mimo to nie była zadowolona. Ona została, mimo to nie była zadowolona. Sie ist nicht geblieben. Sie ist geblieben. Trotzdem war sie nicht zufrieden. Sie ist geblieben. Trotzdem war sie nicht zufrieden. Dlatego, czyli deswegen albo deshalb. Muszę to na bieżąco wymyślać, to taki sam sobie challenge zrobiłem. Dlatego ona jest chora, dlatego zostaje w domu. Sie ist krank, deswegen bleibt sie zu Hause. Sie ist krank, deswegen bleibt sie zu Hause. Sonst, w przeciwnym razie. Musisz zostać w domu, w przeciwnym razie możesz zachorować. Du musst zu Hause bleiben, sonst kannst du krank werden. Sonst kannst du krank werden. Zuerst, najpierw, potem dann. Najpierw chcesz zostać w domu, a potem chcesz z nami pójść. Zuerst willst du zu Hause bleiben, dann willst du mit uns gehen. Stattdessen, zamiast tego. Ona nie została w domu, zamiast tego poszła z nami. Sie ist nicht zu Hause geblieben, stattdessen ist sie mit uns, albo mitgegangen. Außerdem, poza tym. Ona nie chciała zostać. On, dobra, zmieńmy osobę. On nie chciał zostać, poza tym nie chciał pomagać. Er wollte nicht bleiben. Außerdem wollte er nicht helfen. Dobra. Spójnik das, że. Ona powiedziała, że nie zostaje w domu. Sie hat gesagt, dass sie zu Hause nicht bleibt. Spójnik ob. Czy. Ja nie wiem, czy ona zostaje w domu. Ich weiß nicht, ob sie zu Hause bleibt. Ich weiß nicht, ob sie zu Hause bleibt. Wenn, jeśli. Jeśli chcesz zostać dłużej, powiedz mi. Wenn du länger bleiben willst, sag mir.
wenn du länger bleiben willst, sag mir. Als. Jako gdy, kiedy, w przeszłości. Gdy czytałem książki, nie, gdy zostałem w domu, przeczytałem dużo książek. Als ich zu Hause geblieben bin, habe ich viele Bücher gelesen. Weil to jest to samo co denn, ponieważ zostałem w domu, ponieważ byłem chory. Ich bin zu Hause geblieben, weil ich krank war. Während. Podczas gdy my zostajemy w domu, oni idą na spacer. Während wir zu Hause bleiben, gehen sie spazieren. Sobald, jak tylko. O kurde. Jak tylko okaże się, że jesteś chory, sobald es sich zeigt, dass du krank bist, musisz zostać w domu. Musst du zu Hause bleiben. Dopóki, tak długo jak, czyli spójnik so lange, dopóki zostajesz w domu, pomagaj nam. Solange du zu Hause bleibst, hilf uns. Bis. On pozostał w domu, dopóki nie przestał padać. Er ist zu Hause geblieben, bis es aufgehört hat zu regnen. Od kiedy pozostaliśmy w domu, spędzamy więcej czasu ze sobą. No. Seitdem wir zu Hause geblieben sind, verbringen wir mehr viel Zeit, nie więcej, verbringen wir mehr Zeit miteinander. Cholera, damit. Po to, żeby ktoś. Ona została w domu, żeby jej syn nie czuł się samotny. Sie ist zu Hause geblieben, damit ihr Sohn sich nicht allein gefühlt hat. Tak. Ona została w domu, nikomu o tym nie mówiąc. Sie ist zu Hause geblieben, ohne das jemandem zu sagen. Ona została w domu, zamiast pójść z nami. Sie ist zu Hause geblieben, anstatt mit uns zu gehen. Ona została w domu, mimo że tego nie chciała. Sie ist zu Hause geblieben, obwohl sie das nicht wollte. Als ob, jak gdyby. Cholerka. Nie czuła, jak gdyby. Gdyby została. Kurka, woda, nie wiem. Ona pracowała w firmie, jak gdyby. Jak gdyby została. Nie mam pomysłu, sorry, poddaję się, als ob. Jestem zbyt chora, to jest konstrukcja zu als das. Zu als das. Jestem zbyt chora, żebym miała zostać dłużej w pracy. Ich bin zu krank, als dass ich in der Arbeit bleiben müsste. Żebym musiała. Czuję się zbyt chora, żeby musiała zostać w pracy. No, müsste. Albo zostajesz w domu, albo idziesz z nami. Entweder bleibst du zu Hause, oder du gehst mit. Ani, wejda noch. Nie mam pomysłu już, kurka. Ona nie została ani w pracy, ani w domu. Sie ist weder in der Arbeit, noch zu Hause geblieben. Zwar aber, wprawdzie ale. Wprawdzie została w domu, ale tylko jeden dzień. Sie ist zwar zu Hause geblieben, aber nur ein Tag. Nie tylko, lecz również, nicht nur, sondern auch. Stała. Nie tylko nie wzięła urlopu, lecz również
pozostawała dłużej w pracy. Sie hat nicht nur Urlaub genommen. Sie hat nicht nur keinen Urlaub genommen. Tu się chyba mylę, już zmęczony jestem trochę. Sie ist nicht nur keinen Urlaub genommen, sondern auch ist bei, in der Arbeit länger geblieben. Tu mi się wyłączył telefon. Zarówno jak i, sowohl als auch. Cholerka, nie mam pomysłu. Z jednej, zarówno jak i została w domu. Dobra, nie mam pomysłu. Einerseits, andererseits, to będzie ostatnie. Jak tyle, z jednej strony. Z jednej strony została w domu. Nie. Z jednej strony, z einerseits sie zu Hause geblieben, andererseits, z drugiej strony, nie pomagała nam. Andererseits hat sie uns nicht geholfen. Słuchajcie, taka zabawa sobie zrobiłem, taki mały challenge, rajd po spójnikach. Muszę to uzupełnić, bo kilka spójników mi tu brakuje, chyba. Ale taka zabaweczka, słuchajcie, żebyście widzieli w ogóle taki przegląd spójników. Może są niektóre dla was zupełnie nowe. To tym bardziej jest jakiś sygnał, żebyście sobie za to wzięli. No my spacerujemy, mimo że koronawirus tutaj szaleje gdzieś tam po świecie. Jakoś w Nowym Sączu jest spokój. Dzięki temu też, znaczy myślę, że to jest las, jest bardzo bezpiecznym miejscem. Nie ma kontaktu z drugim człowiekiem, z innymi jego widzielinami. Takie szczególiki. I można fajnie pospacerować. Dobrze, dziękuję wam bardzo. O, długi ten filmik wyszedł trochę. Ale dziękuję wam bardzo za uwagę i trzymajcie się cieplutko. Na razie, hej!